O Jezu, jakie długie. Na rozmowie... Zupełnie jak sama wiesz. Zapytałem się żony, co by chciała na urodziny. Powiedziała, że nic nie sprawiłoby jej większej radości jak pierścionek z brylantem. Więc nic jej nie kupiłem. To nie był żart. Czekaj, teraz dopiero jest żart. Jechałam wczoraj Uberem. Dobra. Gość mówił, że kocha swoją pracę. Aha. Że jest sam sobie szefem. Aha. Nikt mu nie mówi, co ma robić. Aha. Kazałem mu skręcić w lewo na skrzyżowaniu. A, że nikt mu nie będzie mówił, co ma robić, a on ty mu powiedziałaś, nie zrobił. Nie, śmieszne. Śmieszne, uważam, że... Nie, mówię serio. No, okay. Nie, mówię serio, teraz naprawdę śmieszne. A teraz ja. Teraz ty. Okres mojego uzależnienia od Viagry był bardzo ciężki. Ale musiałem być twardy. Teraz dobre, nie? Mikrotwardy. Nie mikrotwardy, po prostu twardy, wytnij to tam. Makrotwardy. Turbo makro twardy. Kiedy przychodzę do pracy, od razu się chowam. Mm-hmm. Bo mówią, że dobrych pracowników ciężko trudno znaleźć. Fajne. Takie prawdziwe. To bardziej nie żart, tylko taka życiowa sytuacja. Życiowy. Zupełnie. Mm-hmm. No. Że nieśmieszne. Tak, tak, nie, znaczy takie mądre. Byłem kierowcą Ubera. Wiesz, czemu zrezygnowałem? Miałem dość ludzi gadających za moimi plecami. No, to nie było śmieszne, nawet nie wiem, dlaczego się śmieję. Miałem taką mordę. Ale masz rację. O Jezus, jakie długie. Na rozmowie... Zupełnie jak sama wiesz. Na rozmowie kwalifikacyjnej zapytano mnie, co jest moją największą wadą. Odpowiedziałam, że szczerość. Powiedzieli, że szczerość to nie jest wada. Gównie nie obchodzi, co myślicie. Moje dzieci nie chciały wczoraj zjeść brokułów. Żona kazała mi je wyrzucić. Teraz nie wiem, co zrobić z brokułami. O, ten krótki. Jak sam wiesz. Twój ex. Co to jest, Michał? Długie. Wiem, wiem. Kolorowe i po krzakach. Pielgrzymka. Zsikanie się do łóżka będąc dzieckiem jest wstydliwe, ale jako dorosły zmoczenie się do łóżka dziecka jest przerażające. Straszny żart, nie? Hmm. Zmoczyłeś się do łóżka dziecka? Nie, ten słuchacz, który napisał ten żart, teraz to ogląda, zastanów się, człowieku. W którą stronę idzie twoje życie? Byłam wczoraj u wróżbity Macieja. Serio? Pracuję, zapukałam do drzwi. Pracuję w Meloradio. Można reklamować na tych Instagramach Meloradio? Poszłam właśnie. Zapytał, kto tam. W kurczę, i wróciłam do domu. Fajne. Bo powinien być wróżbitą i powinien wiedzieć, nie? No. Jak nie wie, to wróżbita, nie? Dziękuję bardzo. Tamtą umyłeś? Tą trzymałeś.